Comunque, per fare il primo video, posso dire che è un po' di scambiare, insomma, se la signora non è così, non è così. Così come ho fatto da una squadra, come ho fatto da risposta, vediamo, forse, se parli di un po' problemi, vediamo, forse, che in più, ho fatto già, 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 zaraz się dzieci z okolic, które wiedzą, jak to będzie.
Mam zaszczyt powiedzieć, że wiceprzewodniczący także sprawozdawca jest to kolejny listę na posiedzeniu. Możemy go myśleć, że mamy drugą listę w uprzednim celu, żeby to komisja postawiła kiedyś wiodącą. Wszystkie pamiątki, nie mieć pracy, mieć po pokoju.
i być gdzieś zawieszony w powietrzu. Wiecie, trzeba zrobić się w miejscach prosto, bo ktoś musi sobie i trzyma te drewno. To nie szkodzi mi, ale mówię, przepraszam. Ale zarówno wody obsadą, one przyjadą, one też wpływą tutaj do nas do budynku. Nie będziemy mieli ryb, nie będziemy mieli co jeść, nie będziemy zatrudnić. I chyba to przemawia do ludzi najbardziej. Bo myślą sobie, no cóż, taka lodyka sobie siedzi na razie. Na pewno, ja mówię, przepraszam, jestem magistrem inżynierii. Nic nie wiem, ale technologia mnie nie... Ja uczytam technologię, ale ja po prostu nie rozumiem. Wy sobie na pewno możecie w sposób tak żałuję prawdy. Nie ma też do żadnej prawdy. Więc nie chcę was powiedzieć. Ja bym chciał, żebyście zaczęli myśleć i mówić nie, nie chcemy tego, nie chcemy zamkniętego jedzenia, zamkniętego oceanu, chcemy zdrowego życia na tej ziemi. I tak. Jeszcze ciągle przypominam, że mam posłanstwo może, czyli stało się nie że ale kto ma wiedzieć, możemy tak żyć swobodnie i obiegać. Poza tym, słuchajcie, jak jestem w szkole, to mówię młodym takim dziewczynom i chłopcom, wymyślcie mi samolot, który jest silny jak lotny papa i który nie zużywa żadnego paliwa. I słuchajcie, ja myślałam, że muszę długo czekać. Donoszę z przyjemnością, że jest już taki samolot. Nazywa taki komputer. I nazywa się pięknie. Solar Impulse. To taki impuls, prawda? Blanc Impuls. Który już 26 godzin był w powietrzu, bez paliwa. I zero emisji. Wobec tego to już się dzieje. Słuchajcie, są samochody wszystko. Tylko bieg bez wszystkich środków znaleźć pieniędzy. I przenieście na tą właśnie energię solarną. Ale pamiętamy, że niedawno mieliśmy komputery, które były drogie, komórki, które były duże, drogie i wszyscy myśleli o kolejnym, sobie na to może pozwolić. No jak zaczniemy myśleć inaczej, to oczywiście wszystkie kolektory słoneczne będą tanie, każdy będzie mógł sobie na to pozwolić. I słońce to jest to. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie innej energii jak tylko słonecznej. Także pamiętajmy, no nuclear, solar, no nuclear. Nie bójmy się marzyć i przekraczać nasze marzenia. Nie tylko z tego sobie powstaje, ale zawsze pamiętajmy o odpowiedzialności i bezpieczeństwie. To będzie mój message. Panelistki z następnego panelu od razu uczułam bardzo.